witaj. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć odrobinę na temat analizy kolorystycznej. Co to takiego, co to są cztery pory roku i skąd wzięło się 12 typów kolorystycznych. Ale od początku. Analiza kolorystyczna to próba przyporządkowania, taki proces, który przyporządkowuje najlepiej wyglądające kolory do Twojej urody. A oczywiście chodzi o te kolory, które będziemy widzieć zaraz przy twarzy, czyli tak naprawdę powierzchnia ta taka dominanta na górze sylwetki. To co mamy na dole sylwetki, czy dodatki, nie mają większego wpływu na naszą urodę, natomiast oczywiście powinny pasować do tego, co jest u góry. Sam proces analizy kolorystycznej to tak naprawdę przykładanie chust garderobianych w różnych kolorach, są to dziesiątki, czasami setki chust, które mają określić, jaki kolor najlepiej pasuje do twarzy, który podkreśla jej najładniejsze strony, a ten, który podkreśla niedoskonałość, to niestety zostaje odrzucony. Także na podstawie zebranych tych najlepszych chust określa się typ kolorystyczny. O typach kolorystycznych zaraz. Natomiast co z tym określonym typem kolorystycznym? Są styliści czy osoby zajmujące się modą, którzy krytykują analizę kolorystyczną, ze względu na to, że to nie jest tak, że jak nam już pasują jakieś kolory, to żadne inne nam nie pasują. Oczywiście zgadzam się z nimi, natomiast uważam, że krytyka analizy kolorystycznej jest niesłuszna, ponieważ dla osoby, która nie ma bardzo wyczulonego wzroku na kolory, na to, w czym jest jej dobrze, jest takim świetnym drogowskazem, czyli po całej przeprowadzonej analizie, po tym całym procesie dostaje swój typ kolorystyczny, tam są idealnie przyporządkowane kolory. I oczywiście to nie jest tak, że taka analiza kolorystyczna to jest wyrok i już na zawsze i będą te same kolory i nie można ich zmieniać. Nie, to nie jest tak, ponieważ zawsze znajdują się typy kolorystyczne, od których możemy pożyczyć sobie kolor, ale co najważniejsze, jest też taki typ kolorystyczny, który jest naszą totalną opozycją. Czyli mamy swój typ kolorystyczny, mamy te typy, od których możemy pożyczać i mamy taki typ, którego kolory będą najgorszą opcją dla nas. I wydaje mi się, że tak naprawdę poznanie typu kolorystycznego, chociaż tylko po to, żeby wiedzieć, co będzie najgorsze, co będzie w opozycji, jest świetnym zabiegiem. Dlaczego? Bo wtedy wchodząc do sklepu wiemy od razu, czego nie powinniśmy szukać. Tak jakby nie patrzymy w określone regiony sklepu, nie patrzymy na półki sklepowe, tylko szukamy tam, gdzie są te nasze kolory, te, które nam pasują i te, które możemy pożyczać sobie od innych typów kolorystycznych. Najbardziej takim popularnym podziałem typów kolorystycznych jest oczywiście podział na cztery pory roku, czyli mamy wiosnę, lato, jesień, zima. Natomiast jak wiecie, ja pracuję nie na czterech typach kolorystycznych, a na 12 typach kolorystycznych. Te 12 typów kolorystycznych tak naprawdę to są 4 typy kolorystyczne poszerzone o 3 podtypy każdej pory roku. Także mamy więc 3 wiosny, 3 lata, 3 jesienie i 3 zimy. Dlaczego to jest ważne, aby tak poszerzać? Oczywiście w sytuacji takiej, kiedy mamy tylko 4 typy kolorystyczne, mamy mniejszą możliwość wyboru tego, jakim typem jesteśmy. Niejednokrotnie słyszałam od wielu kobiet, które miały przeprowadzoną analizę, czy nawet próbowały same określić się na podstawie książki, poradnika czy strony internetowej, no, okazywało się, że są takim jakby typem mieszanym. Oczywiście mieszane typy nie istnieją, natomiast jeżeli mamy tam już 12 typów, czy nawet podziały, które mówią o większej ilości typów kolorystycznych, tutaj mamy faktycznie takie typy, które gdzieś są pomiędzy. Czyli tak jak mamy 3 wiosny, to jedna wiosna będzie bardziej zbliżała się do lata, jedna wiosna będzie bardziej zbliżała się do jesieni, a jedna wiosna będzie zbliżała się nawet do zimy. Także każdy z pór roku będzie miał jakieś kolory, które może właśnie pożyczać sobie od innej pory roku. A i skąd wzięły się te 3 podtypy? Te 3 podtypy wzięły się właśnie z atrybutów koloru. Atrybuty koloru to są takie 3 określenia, którymi możemy opisać każdy kolor, ale możemy też opisać naszą urodę. I te 3 określniki, te 3 atrybuty to jest odcień, walor i chromatyczność. Odcień to temperatura koloru, walor to to, czy kolor jest jasny, czy ciemny, a chromatyczność to określenie, czy kolor, czy nasza uroda są takie mocno nasycone, mocne, wyraźne i bardzo intensywne w odbiorze. Także określając porę roku, wiosnę, lato, jesień, zima i poszerzając to o te właśnie 3 atrybuty koloru, mamy w takim razie właśnie 3 wiosna, 3 lata, 3 jesienie i 3 zimy. Zawsze jest tak, że jak popatrzymy sobie na jakąś porę roku, weźmy na przykład wiosnę, bo to moja pora roku,
wiosna, jeżeli patrzeć na odcień, czyli na temperaturę, to jest pora roku, która jest ciepła, czyli dobrze wygląda w ciepłych kolorach. Jeżeli popatrzymy na walor, czyli na natężenie koloru, czyli jest on jasny czy ciemny, to kolory wiosenne są raczej kolorami jaśniejszymi. Natomiast jeżeli popatrzymy na chromatyczność, czy te kolory są wysokochromatyczne, czy są niskochromatyczne, są zgaszone i miękkie, to zdecydowanie są to kolory takie radosne, dosyć wysoko nasycone. Czyli mamy wiosnę ciepłą, mamy wiosnę jasną i mamy wiosnę czystą, czyli kontrastową. I w ten sposób właśnie każdą porę roku rozszerzamy do trzech podtypów. Tak samo będzie z latem. Lato, jeżeli chodzi o odcień, jest chłodne, jeżeli chodzi o walor, jest jasne, jeżeli chodzi o chromatyczność, jest zgaszone. I tutaj w ten sposób powstają właśnie trzy typy letnie. Jeżeli chodzi o jesień, na pewno jesień, jeżeli chodzi o odcień, jest ciepła, jeżeli chodzi o walor, jest ciemna i jeżeli chodzi o chromatyczność, jest zgaszona. No i została nam zima. Zima to taka pora roku, która zdecydowanie, jeżeli chodzi o odcień, o temperaturę, jest chłodna. Jeżeli chodzi o walor, jej kolory i sama jej uroda jest ciemna. I mamy ostatnie, czyli chromatyczność, czyli nasycenie koloru i tutaj zdecydowanie te kolory są czyste, kontrastowe. Także znowu mamy zimę chłodną, mamy zimę ciemną i mamy zimę wysoko chromatyczną, czystą, taką kontrastową. A w ten sposób tak naprawdę poszerzamy wizerunek kobiety bardzo mocno, ponieważ mi zawsze wydawało się, że wiosna to musi być taka delikatna, eteryczna blondyneczka. Niebieskie oczy, jasna cera, jasne brwi, jasne rzęsy, blond włosy oczywiście, najlepiej gdyby oczywiście były jeszcze kręcone. Wiecie, taki aniołek. Natomiast okazuje się, że ja również mogę być wiosną, pomimo tego, że nie mam ani blond włosów jaśniutkich. Moje włosy naturalnie są ciemnego blondu, natomiast nie jest to taki delikatny, anielski blondik. Na pewno nie mam niebieskich oczu, na pewno nie mam jasnej skóry, no i moja oprawa oczu jest ciemna. Czyli teoretycznie powinnam przy tych czterech porach roku, powinnam wykluczyć się z typu wiosennego. Jednak okazuje się, że jeżeli popatrzymy na to, który z atrybutów jest najważniejszy, u mnie najważniejszym atrybutem jest ten ciepły, czyli to, że moje kolory muszą być ciepłe, muszą być wyraźne, czyli niekoniecznie właśnie idę w stronę tej jaśniutkiej wiosny, nie idę też w stronę tej bardzo takiej mocnej, intensywnej wiosny kontrastowej, tylko jestem w tych kolorach ciepłych. Oznacza to też, że moim typem siostrzanym, czyli ten, od którego najchętniej mogę pożyczać kolory, jest jesień. Stąd właśnie ciepła jesień. Stąd właśnie moje rude włosy, ponieważ mogę sobie pożyczyć. Też mogę uzupełniać moją szafę taką wiosenną kilkoma elementami jesiennymi. Oczywiście nie mogę jej zdominować jesiennymi, wtedy będę wyglądała mało korzystnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie zupełne opozycyjne kolory, to na pewno jeżeli moim atrybutem jest odcień, czyli temperatura, jest to ciepła temperatura, najgorszą opcją będzie wybranie kolorów chłodnych. Czyli w momencie, kiedy cała ubrałabym się na chłodną kolorystykę, oczywiście mogę sobie wplatać gdzieniegdzie te kolory, natomiast jeżeli cała bym się ubrała na chłodną kolorystykę, będę wyglądała mało korzystnie, moja skóra na pewno nie będzie promienna, będą podkreślone niedoskonałości. I tak właśnie jest z każdym typem kolorystycznym. Także chciałabym teraz pokazać, jak różne mogą być przedstawicielki typów kolorystycznych. Są to zdjęcia, które są w mojej książce na temat analizy kolorystycznej Ubierz się w kolor. I właśnie widzicie trzy piękne wiosny. Prawda, że mogą być różne. Mamy na pewno, tutaj może być zaskoczeniem, że wiosna może nie być blondynką i tutaj właśnie ta czysta, kontrastowa wiosna jest tego przykładem. Oczywiście może być kontrastowa wiosna blondynką, ale nie zawsze. Teraz widzicie trzy typy letnie. I tutaj też od najjaśniejszego typu letniego, poprzez taki wyraźniejszy, chłodny, który idzie w stronę zimy, aż do lata właśnie tego zgaszonego. Mamy również jesień. Jesień to ta kobieta, która najbardziej kojarzy nam się z rudymi włosami, piegami, zielonymi oczami. Natomiast to nie tylko ta jesień. Może być też ta jesień, która będzie troszkę łagodniejsza, będzie zbliżała się do lata, będzie tą zgaszoną jesienią, czyli będzie mogła sobie stosować kolory lata, zapożyczać właśnie kolory z palety zgaszonego lata, ale mamy też jesień taką bardzo intensywną i ciemną, nazywaną ciemną jesienią, która zbliża się już w kierunku zimy. Czyli tutaj jakby ten typ taki
taki zimy południowy, ten najciemniejszy, jest właśnie typem siostrzanym z jesieni ciemnej. Przechodząc do typów zimowych, mamy właśnie tą ciemną zimę, która jest nazywana takim typem latynowskim. Mamy zimę czystą, kontrastową, która jest taką królewną śnieżką i mamy zimę chłodną, która jest najłagodniejszą zimą, ponieważ ona jest już taka zbliżona do lata i typem siostrzanym jest chłodne lato i jest najjaśniejszym, najdelikatniejszym i też jej kolorystyka, jej paleta barw pasujących jest najjaśniejsza ze wszystkich zim. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pokazałam Wam, że dana pora roku nie musi być taka bardzo ściśle określona. Mam nadzieję, że trochę poszerzyło się Wasze postrzeganie. Jeżeli nie potrafiliście znaleźć się w żadnej z czterech pór roku, może teraz będzie łatwiej odnaleźć się w tych 12 typach kolorystycznych, ponieważ jak zobaczyliście właśnie, one są bardzo różnorodne i znalezienie się jest troszkę łatwiejsze. Może, i tak naprawdę czasami wystarczy, odnajdziecie swój najważniejszy atrybut. Czy najważniejsze jest to, że jesteście ciepli, a może chłodni? Czy może wizerunek jest bardziej jasny, czy może ciemny? A może dominuje chromatyczność, czyli mój wizerunek jest taki delikatny, zgaszony? Czy może jest czysty i chromatyczny, taki wysoko, wysoko nasycony? Także mam nadzieję, że porady będą przydatne. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!